Cześć, siemaneczko, z tej strony Drivix i witam was w kolejnym odcinku właśnie z FIFA 18 z Alexa Huntera z drogi do sławy. Czyli tak, statystyki w Premier League to nic ciekawego jak na razie, bo nie graliśmy żadnego meczu, ale teraz możemy właśnie zagrać, atrybuty też na razie nic. Kontynuujmy naszą jakże wspaniałą serię. Tutaj jesteśmy, o, na jakiejś konferencji. Marcus Rashford widzę tutaj. Nic mu nie odpowiedział. Wywiad. No, pierwszy, no, na pewno nie pierwszy, ale wywiad taki. I fajny taki oficjalny ten wywiad. No, nie jestem przekonany co do tego kontraktu. O, z Rio Ferdinandem. Alex. O kurde, Rio Ferdinand. Ikona teraz. Thanks for coming out, man. Mate, nice to meet you. No problem. Look, I'm sorry to be a bit of a fanboy, but I used to watch you growing up as a kid. You, Giggsy, Ronaldo. I never imagined being here with you in front of the cameras. You trying to make me feel old? Nah. Let's get you set up, man. Come on. Wants to watch? Nieźle. Widzieliście? Once to watch na tym. I'm Alex Hunter. This is Once to Watch. When you look back to where you were 12 months ago, without a professional contract, then you smash an exit trial and find a club. And today, you're a Premier League champion and FA Cup finalist in your debut season. Tell me when. When did you get the smell, you know? And when did you get a sense that this was going to be a special season? No to teraz wybory pewnie. It's been amazing, yeah. Dream come true. I can hardly believe I'm sitting here talking to you about it. You know, I just love playing football. It's all I know how to do. But don't tell anyone that. Okay. Rio Ferdinand. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, nawet takie, obviously a club legend. What a player. Te ruchy ustami jego nawet zostały odtworzone w tej grze, to jest właśnie bardzo fajne. On właśnie miał takie ruchy ustami, nie wiem czy kojarzycie Rio Ferdinanda, ale właśnie. First time I'd seen him since he left, moved to the States 8 years ago. Have you seen much of him since? No. To be honest, he's just not a part of my life. My mom, my granddad, they're my family. To be honest, I really rather not be talking about Harold. But another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. No, to kolejny idiota. A great rivalry there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Yeah, there's a lot of history there. We used to play football in the street together when we were kids, joined our first youth club together, signed for the same professional team. But it's hard. Everything changed. We were 17, just left home. Suddenly your whole life gets turned upside down and you all work out pretty quickly who you can trust and who you can't. In the end, I guess everyone reacts to pressure differently. Dobrze gada, dobrze gada. Look, I think Gaz and I put a lot of stuff behind us after the FA Cup final. Maybe we both grew up a bit. But don't get me wrong, there's still a healthy rivalry there. Even when we were kids, we used to try and constantly outscore each other. Listen, so who would usually win then?
Well, I guess that depends which one of us you ask. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on a new season. Cheers. Cheers. So that's it, man. We're done. Well, good job, mate. Where'd you get your questions from? And that was intense. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right. Well, good luck in the new season, man. Dziadek się cieszy. All right, mate. O nie. Up next. Yeah. Guess we're the ones to watch, eh? Mr. Hunter, Mrs. Hunter. It's been a while. Can't remember the last time you called me Mrs. Hunter. Only seems right. Things have changed a bit, haven't they? They certainly have. We'll be outside, Alex. Ooh, nawet dziadki są na jego wkurzone. Znaczy, dziadek Alex, i matka. Gareth, didn't know they had you for this. Why would you? Won't be my agent since that mess of a transfer, have you? Yeah, well, it's, business is unpredictable, you know how it is. Yeah, well, I got a run. Good work today, yeah? See you later. Już wydaje mi się, że bardziej jest dopracowana ta FIFA tutaj. Of course, man, why not? Always done right by me. Well, you're one of the few. What's that supposed to mean? Listen, mate, on the level, just ask around. Taylor, he's a bit of a joke. He's a big part of my transfer blowing up the way it did. Oi, Gaz, you ready to go, mate? Guess that's me. It's good to see you, bruv. Alright. Good to see you, man. You too. Great job last season. Thanks very much. Hello, everyone. You alright? Jak się tylko pokazuję, kurde. Zawodowcy. No ciekawe, ciekawe. To jedziemy dalej. What do you reckon, boss? Might be nice to pick up some silverware on this tour. Get out of here! You have to earn it first, Hunter. All we have to do is beat Real Madrid in the semis, then either LA Galaxy or Bayern Munich in the final. What could be easier? C'est quoi ça? Something you wish to tell us, mon ami? Seems Lily here believes everything he reads. He still thinks the moon landings were filmed in a movie studio. Wake up, Shipper. If the day comes when I decide to leave, you will all know about it first, not the press. When will that be? Oh. Chyba zespół się rozpada. Co, ten już zasnął? Tak nagle, tak? I? Niezły agent. Los Angeles, 26 lipiec 2017. No to już dawno temu. Real Madrid, Manchester United. No to może być ciekawy mecz. Wyjściowa jedenastka. Real, znaczy, gra jako Hunter. Gra zespołem. Tutaj pytanie w sumie do was. Czy grać tylko jako Hunter, czy grać zespołem? Wiecie co? Dzisiejszy mecz zagram z zespołem. Jeśli uważacie, że mam grać Hunterem, albo że mam grać, zostać przy zespole, to powiedzcie mi to. Ja zagram dzisiaj z zespołem. Jeśli coś się nie spodoba, albo jeśli będziecie chcieli coś innego, to tak jak mówię, bez żadnego problemu, to jest wszystko do dogadania. Danny Williams wspomina o wypowiedzi dzisiaj. Może mieć problem w dzisiejszym meczu. No, dobra, dobra, dobra. I tak wygram. Jakieś zawodowcy tutaj się odzywają. I tak wygram. Uzyskaj dobre cele. Rozdział pierwszy, życie. Czyli to jest początek rozdziału pierwszego. No to tak, uzyskaj ocenę minimum 8-0. I to tak jak mówię, chciałbym mieć tą ocenę 8-0, spoko. W meczu treningowym. Aha, dobra. Czyli to jest cel na cały rozdział. A, bo cel na mecz to mi poda zaraz wszystko trener, jak wejdę na
Na murawę. Oddaj co najmniej 10 celnych strzałów podczas turnieju. Spoko. Wygraj turniej przedsezonowy. Spoko. Tak to na razie wygląda. Okej. Okay. No to przechodzimy dalej. Aha, Marcelo, Bale. Nawet takie sławy, nie? A to taki hunta. Patrzcie, jakie oczy zrobił, jak Ronaldo zobaczył. Alexander, right? You look good last season, kid. Cheers. Have a good match. Yeah, you too. Have a good match. Swap shirts after the game? Nie, na koszulek pomyślę. I'll see what I can do. Zobaczcie, co da się zrobić. Jak się cieszy. To jest śmieszne, że obydwoje są zawodowcami, tylko że Ronaldo jest tu, a Hunter jest tu, nie? Ale i tak chce się wymieniać koszulkami. Aha, mam... Fajnie, fajnie. Kolejny fail. W kolejnym odcinku już kolejny fail. Nie, kamera jest okej. Okay. Tutaj chodzi o dźwięk. Bo ja mam już ustawienia pod futa typowo zrobione. Tak więc... Wydaje mi się, że można to tak dać. Turniej towarzyski. Może i towarzyski, ale wielkie kluby pozostają wielkimi klubami. Zobaczyć najlepszych piłkarzy Dobra. Europy na żywo to istotnie nie lada gratka dla Amerykanów. Dodajmy, zobaczyć ich u szczytu kariery, a nie u schyłku, kiedy przechodzą do amerykańskich klubów na wczesną piłkarską emeryturę. W drugim... Ma dobrą okazję... Ej, dobre podanie, chociaż tyle. Taka sytuacja, szkoda, że to nie weszło. Wielkie... Włączy wam komentarz. Jeszcze nie wszyscy kibice zdążyli się wygodnie rozsiąść, przejrzeć programy meczowe, a tu już stuprocentowa sytuacja. No, stuprocentowa jak widać nie, bo nie wykorzystaliśmy jej. A ja setki wszystkie wykorzystuję. Trener zdecydował się na jak Kwaśniewski. 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłów. Dobra, dajmy Aleksowi Hunterowi strzelić. Aj, widzicie, to jest tak właśnie, że też Hunterowi coś dać, a tu nie wychodzi, no. A widać, że te boty są już jakieś lepsze. Boty są lepsze jakieś, bo to już widać po samym ich, po samej ich grze. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni to może być dobre. Oj, tu jest spalony. Jest okazja. Spalony, spalony. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Widziałem, ogromny spalony był. Stracona okazja na akcję bramkową. Dał się tu złapać na naprawdę oczywistego spalony. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo ponownie dostaje piłkę. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Niestety stracił piłkę. Hunter dobrze odbiera piłkę. Ale czy to będzie gol? Miejmy nadzieję, że tak. I może nawet Hunter to... Nie. Myślę, że Hunter to zamknie, a jednak... Jednak nie. Jednak nie Hunter. Casemiro. Luka Modric. Benzema. Karim Benzema. Ale tutaj... To może być groźnie. Robił. Dobra, na szczęście nam się udało. Pressing ze strony rywali. Antony Martial. Romelu Lukaku. Hunter! Sięgnął Dobra. Piłki ręką. Dobry strzał. No, Manchester dostałem United dobry strzał, tak więc spoko. Rzut rożny, może coś się Hunterem uda? Nie. Nie da się Hunterem. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelać. Nie, no ma tam kto strzelać, ja strzela Lukaku z główki, no kurde. Tego to ja bym się nie spodziewał. No i też powiedzcie mi, czy wolicie z komentarzem, czy bez komentarza, czy same odgłosy trybun na przykład, czy co. Ja się dostosuję do was, ja mogę słuchać komentarza, nie muszę, mogę ja mówić komentarz. Jak tam uważacie? Wy mówicie po prostu wszystko. Tak więc jeśli coś wam się nie podoba, jeśli coś wam się podoba, to możemy przy tym zostać. Jeśli coś się wam nie podoba, to zmieniamy. Tylko musicie mi po prostu powiedzieć co i kiedy i jak. Tak więc...
przedsezonowych turniejów w ostatnich paru latach mamy cały wysyp. Ej, faul. Co? Kurczę, bele. Kiedyś był obóz w jakimś cichym zakątku, a teraz kibice z całego świata mogą oglądać w akcji swoich idoli, a nawet się z nimi spotkać. A ten tutaj w Kalifornii jest jednym z najlepszych. W Ameryce wiedzą, jak zorganizować dobrą imprezę. Co ważne, kluby coraz poważniej traktują takie turnieje, bo oprócz możliwości sparingu jest to też ogromna promocja. No. A szkoda. Fajne informacje, fajne informacje. No i nie pierdzielą od rzeczy. Bernard. Przy piłce Alex Hunter. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. No dobrze uderzyć. A jak oni będą uderzali z główki, no to w ogóle nie ma sensu. Jak proszę, tu już się kończy pierwsza połowa, tak przy dobrym układzie. Jeśli chcecie dłuższe odcinki, to mówcie. Jeśli chcecie krótsze odcinki, to mówcie. Jeśli macie jakiekolwiek zastrzeżenia do nagrywek z FIFA, to mówcie. To nie ma żadnego problemu dla mnie, żebym coś zmienił, coś dodał, coś odjął. Naprawdę. Wystarczy pisać w komentarzach wszystko. Będziemy wiedzieć. Będziemy ustawiać, będziemy robić. Martial. Ej, no co ty, Lukaku, robisz, no? Boże święty. Lukaku. Popisowo zmarnowana szansa. No to teraz mnie zgasiłeś normalnie. A jak twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie meczu? Remisowa pierwsza. Do dupy. Nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. No, w ogóle nawet, kurde, przy piłce chyba nawet nie był Ronaldo w pierwszej połowie. A teraz Cristiano Ronaldo. No teraz w drugiej połowie tylko piłkę dotknął. No, bardzo ładnie przeciął. Kurde, cisną te boty troszeczkę. Nie wiem, jaki to jest poziom, ale wygląda mi to przynajmniej na zawodowca jakiegoś. Pole karne może strzelać. Ale lepiej na zawodowcu sobie pograć. Znowu celne podanie tego zawodnika. Lepiej pograć sobie na zawodowcu, lepiej pograć sobie na jakichś wyższych, tak na wyższych jakichś poziomach trudności, tak żeby po prostu było co oglądać, a nie że na przykład na najłatwiejszym wbije, nie wiem, 10 goli w ciągu jednej połowy. No to bez sensu, nie? Ja wiem, że chcecie oglądać gole, no ale to... Tak jak będzie miał być gol, to będzie. To będzie, spokojnie. O, widzicie, prawie był gol. Prawda dla Realu, ale był. Prawie. Teraz tutaj, gdyby nie takie płaskie podanie do Huntera, no to... Skrzydłem atakuje Manchester United dużo wolnej przestrzeni z przodu. No to dobry pomysł, no to chociaż tyle, że zostałem nagrodzony za pomysł, bo jakbym został nagrodzony negatywnie za dogranie, to mi by było troszeczkę przykro. No i chciałbym wygrać ten mecz przed zakończeniem podstawowego czasu. Ale jak będzie, no to... Zobaczymy. Filip Bernard. Pozostało już zaledwie. Tu asysta może być teraz. Na czystej nie, no ale damy radę chyba, nie? Tak jest. Kurde. Pociesz się z Hunterem, pociesz się z Hunterem. Z Hunterem. No. Dobrze. No w sumie takie zwykłe podanie. Lewą nogą, jeszcze między nogami Keylora Navasa. Wydaje mi się, że spoko. Manchester United w komfortowej sytuacji prowadzą i to przeciwnik musi szukać okazji do wyrównania. Modric. Lewscy ruszyli do przodu skrzydłem, sporo przestrzeni zostawili im rywale. Nie dał szans, odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. Pogba. Dobra, i teraz Hunter. Jak strzeli Hunter, to będzie sensacja po prostu na boisku. No i na boisku, no i na trybunach to ja już nie mówię. Brawa dla bramkarza, uchronił swój zespół przed
Zinedine Zidane. Świetnie piąstkuje. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Jeszcze 5 minut do końca i tylko jedna bramka przewagi. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Hunter przy piłce. Eric Bailly. No, to może być 2-0. Antonio Valencia. Ja bym tu, szczerze mówiąc, poczekał na Huntera, ale nie widzę go tu w ogóle. Piłka minęła wszystkich zawodników. Dobra, jest tam Hunter, no ale teraz... Teraz to tutaj Bale będzie leciał. O kurczę. Benzema, nie ma spalonego. Nie było też Paulu. Dobra, pięknie, wygraliśmy meczek. Koniec emocji, przynajmniej w tym półfinale. Manchester United. Dex Hunter zadowolony, kurde. Ronaldo gorzej. Ale podziękował, super. Wiesz co, dałem ci tę koszulkę, tak? Dzięki wielkie, zawsze cię twoją koszulkę, spoko. Teraz czy później? No, to może teraz. Ty mi dasz swoją, ja ci dam swoją. Co ty na to? No to chodźmy do szatni, tam się przebierzemy. Albo dobra, tu. Ty się jednak dostał. Unikaj tracenia piłki, nie pozwól. No tego jedynie, takich drobnych rzeczy nie zrobiłem, ale wydaje mi się, że w meczu poszło mi jak najbardziej ładnie. Zresztą sami to ocenicie w komentarzach. A my popatrzmy na kontynuację. A teraz ścieżkę dialogową, tą cutscenkę. Well played. Hey, you're really to make a name for yourself. Maybe you should come play for real. It means a lot coming from you, man. Ronaldo knows a good player when he sees one. Jaki kutas, to jest taki, normalnie taki gnój, ten Ronaldo. Nie, z wszystkich fanów Realu przepraszam za moje zdanie, ale on jest taki strasznie pewny siebie, taki... Aż za bardzo, troszeczkę nie fajnie. Ale dobra. Im więcej followersów mam, jakby tak szybko suby rosły na YouTubie, jak Hunterowi, kurde, followersy na tych wszystkich Twitterach i innych, no to kurde, panowie, mówię wam. 75 overalla dla Alexa Huntera już jak najbardziej fajnie. 75,5 nawet. Punkty umiejętności już jedne zdobyte, tak więc. No ładnie, ładnie. Ładnie, naprawdę. No i dobra, panowie, tym oto optymistycznym akcentem zwycięzcym z Realem Madryt 1-0. Zapraszam was na kolejny odcinek, bo w tym już się będę żegnał. 10 łapek pod odcinkiem i wrzucam oczywiście z automatu kolejny odcinek. Tak więc trzymajcie się, panowie. Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!